przede wszystkim jestem mamą i to jest najbardziej czasochłonne zajęcie. I oczywiście teraz buduję swoją markę i także modeling od czasu do czasu. Emerytowana modelka, bo już się przebranżowiłam, tak powiem, i teraz właśnie skupiam się na wychowaniu mojego dziecka i także na mojej własnej firmie. Ciąża przewróciła moje życie do góry nogami, ale w pozytywny sposób. I wszystkie te zmiany, które nastały w moim życiu przez to, były pozytywne i na plus. Zupełnie mi się zmieniło, zmieniło życie, zmieniło mi się postrzeganie świata. I odkrywamy ten świat na nowo z małą. Rodzice mówili mi, że byłam szalonym dzieckiem, niegrzecznym, no i mam też mała charakterek. I jeszcze dodam, że też ma kurze nogi, czyli tak się śmieje, takie chude nóżki. Czyli to odziedziczyła po mnie. Skąd taki pomysł? Właśnie od tych wszystkich pozytywnych zmian, jak ciąża wpłynęła na moje życie i nie wyobrażałam sobie innej nazwy. Ala. Ala też tak jest takim symbolem nowego życia, czegoś nowego, nowego projektu, pure, simple. Od imienia po prostu, ale też Ala w moim życiu symbolizuje taką prostotę i naturę i czystość i dlatego to wszystko mi się tak fajnie połączyło i nie wyobrażam sobie innej nazwy niż Ala.